Witam serdecznie. Do naszej redakcji dojechało Audi TT w wersji bez dachu, jak widać. I postanowiłem, że zrobię niestandardowy pomiar spalania. Standardowego nie robię z prostego powodu. Taką wersję silnikową z napędem na 4 koła już mieliśmy kilka miesięcy temu, więc nie ma sensu powtarzać. Wiadomo, że będą drobne różnice, jeśli chodzi o brak dachu, ale i tak wolałem zrobić niestandardowy pomiar, a mianowicie sprawdzę, ile tak naprawdę kosztuje nas jazdę bez dachu. Bo wiadomo, że po zdjęciu dachu aerodynamika samochodu będzie nieco gorsza. Pytanie tylko, czy ta jazda tak naprawdę będzie nas więcej kosztowała, czy komputer pokładowy w ogóle wykryje jakąkolwiek różnicę spalania. Za chwilę wyjeżdżam na obwodnicę Krakowa i postaram się zrobić jeden pomiar przy 90 na godzinę. Najpierw z otwartym dachem, potem z zamkniętym dachem. Następnie zrobię pomiar przy 120 albo 140. Zależy, jaka będzie sytuacja na autostradzie. Od niecałych 6 km jadę 90 km na godzinę licznikowe i średnie spalanie póki co wynosi 6,1. Zobaczymy, jak to będzie na końcu pomiaru. Myślę, że około 10 km wystarczy, aby uzyskać w miarę pewny wynik. Jadę, jak widać, bez dachu. Przejechałem około 10 km autostradą, cały czas na tempomacie licznikowe 90 na godzinę. Średnie spalanie równe 6 litrów na 100 km. Teraz czas na ten sam pomiar, ale z zamkniętym dachem. Teraz myślę, że słychać mnie o wiele lepiej, więc zerujemy komputer. Po 4 km od rozpoczęcia pomiaru średnie spalanie wynosi 5,5, tak więc wyraźna różnica jest na korzyść auta z zamkniętym dachem. I wreszcie finalny pomiar po około 8 km przy 90 na godzinę z zamkniętym dachem, auto spala 5,5. Zróbmy teraz pomiar przy 120 z dachem otwartym, zeruję licznik, zobaczymy, ile wyjdzie. I po około 7 km z otwartym dachem przy 120 średnie spalanie wyniosło 8,3. A teraz pomiar przy 120, zresetowałem komputer i zaczynamy nasz pomiar z zamkniętym dachem. I po około 5 km przejechanych z prędkością 120 na godzinę średnie spalanie wyniosło 7,3. Moi drodzy, sami widzieliście, różnica w spalaniu pomiędzy dachem otwartym a zamkniętym potrafi być naprawdę spora, od pół litra do nawet litra. Oczywiście te pomiary były obarczone określonym błędem, ale trend jest widoczny. Mniej spalimy, jeśli zamkniemy dach. Jednak po co my kupujemy samochody z otwartym dachem? Po to, żeby się cieszyć słońcem, wiatrem we włosach czy poczuciem wolności. Więc jeśli ktoś ma tylko taką możliwość, to niech się nie skupia na tych litrach czy pół litrach. Lepiej otworzyć dach i cieszyć się tym, co daje kabriolet. Zastanawialiście się kiedyś, jak głośno jest w kabriolecie podczas jazdy 130 na godzinę bez dachu? Mam tu urządzenie, które zmierzy głośność w decybelach. Na Autocentrum w dziale Nasze pomiary znajdziecie wszystkie inne wartości do porównania, a teraz zobaczycie, jak to jest w przypadku kabrioleta. Uwaga, gazu! Na razie wyszło 86,8. I nawet jak tak głośno krzyczę do kamery, to i tak nic nie... O, teraz zmieniło. Spróbujmy jeszcze raz. Przy okazji opowiem, że zabawa z kabrioletem ta nie jest moja pierwsza, dlatego że kiedyś mierzyłem w BMW 650 i Cabrio. Czy da się jechać kabrioletem bez dachu, kiedy pada? I okazało się, że rzeczywiście aerodynamika działa w ten sposób, że kropla deszczu nawet nie wpada do środka, ale to było w innym, starszym filmie. Możecie to kiedyś znaleźć, a teraz próbuję jeszcze raz. Uwaga! Wyszło 90,6 dB, więc jest naprawdę głośno, ale szczerze powiedziawszy, subiektywnie w tym samochodzie im głośniej, tym lepiej.